na miarę czasu. Gdzie tacy? Ty chłopy są? Śpiewająco. Gdzie? Magazyn? Całkiem fajnie. Trochę człowiek się spocił, bo jednak się trzeba namachać tym szpadlem, ale fajna atmosfera, super pogoda. Dzisiaj także bez koszuli, bez krawatu. Tak, tak się dobrze czuję. Także dlaczego? Bardzo fajnie. Dlaczego dzisiaj akurat? No fajna akcja przy współpracy z Nadleśnictwem i to była propozycja Nadleśnictwa już kilka miesięcy temu, że w ramach obchodów 770-lecia nadania praw miejskich dla miasta Żmigród, bo obchodzimy ten jubileusz od stycznia praktycznie. No i dzisiaj właśnie w ramach tego wydarzenia co najmniej 770 sztuk sadzonek posadzimy. Chociaż tutaj słyszę, jak rozmawiamy z leśnikami, to mają podobno około 2000. Chyba że wprowadzają nas w błąd, żebyśmy jeszcze szybciej sadzili, ale idzie nam całkiem fajnie. Jesteśmy blisko w połowie, można powiedzieć, tego dystansu, który jest do wysadzenia i myślę, że damy radę. Kogo zaprosiliście? Może zacznę, że tak powiem, od posłów, czyli był pan Paweł Hreniak zaproszony, ale nie dojechał, może dojedzie. Jest pan poseł Michał Jaros i pani poseł elekt Anna Sobolak. Są szefowie naszych placówek gminnych i spółek, szefowie jednostek, kierownicy referatów, mój zastępca, sekretarz, także jesteśmy taką siłą tutaj, można powiedzieć, urzędników administracji samorządowej i fajnie spędzamy czas. Skąd się pomysł wziął na to? Także tak jak wspominałem, od nadleśniczego pana Zbyszka Nachajewskiego i tu jeszcze raz podziękowania dla Nadleśnictwa i wszystkich pracowników, bo fajnie ich zaopiekowali, a my przy okazji też poznajemy las i tą pracę, że tak powiem, u podstaw, jak dobrze, taktycznie i fachowo posadzić las i sadzimy dzisiaj dęby i lipy. Kiedyś szkoły intensywnie uczestniczyły w tego typu zajęciach. Co się stało, że tak teraz słabo? Trudno mi powiedzieć, bo ja odkąd jestem burmistrzem, to nie słyszałem już o tej tradycji w sensie, żeby funkcjonowała. Natomiast pamiętam ze swoich lat szkolnych, co bardzo wspominam, że jeździliśmy na zbiórkę ziemniaków, też na sadzenie ziemniaków, więc to były fajne takie zajęcia pozalekcyjne, które dawały wiedzę taką praktyczną i uczyły pracy, można powiedzieć wprost. I to dzisiaj też by się przydało wielu, wielu dzieciakom. Może warto to zarekomendować dyrektorom? To prawda, więc natchnął mnie pan do tego, więc kolejny będziemy raz rozmawiać kolejny raz, więc jak to parafrazując ten znany program, warto rozmawiać.